poprzednio w Unepic. Jak mam cię uratować? Idziesz ze mną? Chodź, enter, nie wiem. Wydaje się, jakby znałem Yoda, to ty? Zniszczyć Harnakona, twoim zadaniem jest. Strażników zabić musisz. Faktycznie. Beczek to jest drewno, bo beczki są z czego? Z drewna. Magia ognia została dodana w oknie twojej... Teraz. Witam was bardzo serdecznie, ja nazywam się Żaglowiec, a to jest kolejna część gry pod tytułem Unepic. I idziemy zabić pierwszego naszego strażnika w kopalni. Dobrze, to chodźmy. Tak, będziemy walczyć z wielkim robalem, więc zaczynamy. Idzie. Możesz. Ja się przeżyłem. Chyba. Jak się to uderzyć? O, uderzyłem. A, widzę jego pasek życia. Okej. Okay. No to tak pomalutku zlatuje. Oła! Dziewiątka. Nie możemy podchodzić chyba jednak. Dobra, te jajka niszczymy, bo pamiętamy, że z nich się wykluwają. Właśnie. Robale. Okej. Okay. Wychodzi. O, swoich zabija. A jakbyśmy wyciągnęli włócznie... O! Dobra, już wiemy jak go zabić. Będziemy tak stali w miejscu i go pomału ciochali. A! Patrzcie, nie zginął ani razu. To tak obstawiał poprzedniego odcinka. Chociaż no, jeszcze ma większą połowę życia. Dobra, mieczyk. Okej. Zwalmy te robale. Dobra, uciekamy. Nie w tą stronę. Eliksir. Bierzemy ciebie. Trafię. I ci nie trafię. Musiałbym tak stać po tej stronie zewnętrznej. Nie wewnętrznej. Dobra. O, nie, znowu strzela tymi robakami. Chodźmy bardziej na środek, bo on celuje tak, żeby nie zabijać. Tak coś czuję. O, jak staniemy tutaj, to wyjdzie. O. Dobra, to jednak już pierwszą śmierć mamy za sobą. Na szczęście zapis grybu tutaj. Dobra, to jeszcze raz, już wiemy co robić. Weźmiemy sobie od razu włócznię. O! O, on od razu robokami strzela. Tego się nie spodziewałem. Chodźmy na środek, chodźmy na środek. Czy ja tam ucieknę? Dobra, to trudniejsze niż myślałem. To już mamy dwie śmierci. Aj. Damy radę. W sumie mogę go ogniem postraszyć. O, o, o. Dajmy ogień. Ogień. Aha, dobra. Ogień nic mi nie robi. Liczyłem, że włócznia będzie jeszcze dawać mu te obrażenia od magii. Ale też widzę, że...
że tak się nie dzieje. Dobra, nie czek, bo teraz wypluję. Gdzie tu się przed nim ukryć? W sumie mogę być nawet na środku. O, tutaj, tu mi nic nie zrobi. A, muszę zrobić te robale. Okej. Okay. O, tylko trafię? Nie trafię go. Cholera. No jak? Jak? Okej, okay, czyli... Za pierwszym razem nam się nie udało. Dobra, byłem za bardzo optymistycznie nastawiony. Bo już mu tyle zabiłem za pierwszym razem życia, no. Znaczy, no. Zraniłem go tak mocno, a jednak... Dobra, uciekamy. Jest, zabił tam swoich. A w sumie miecz. Miecz większe obrażenie dodaje. O! Tak go mogę ciochać. I chodź jeszcze. No, dobra. Miecz jednak lepszy niż włócznia. Chciałem daleko od niego stać. No chodź jeszcze. Uciek, dobra. Napijmy się eliksiru. O! Trochę dalej. Czyżby to był ten moment, znaczy... Już ta chwila, żebyśmy go zabili? Patrzcie, już ma mało życia. No wróć jeszcze z dwa razy. Raz, dwa. Okej. Okay. Ostatnie, nie wiem, dwa ciosy. I po nim. Na robaki, okej. Okay. Okej, okay, dobra, gdzieś się pojawi. To jest najważniejsza w tej chwili rzecz. Tutaj. Zdążymy, zdążymy, zdążymy. Jest. Dobra. I na spokojnie. Raz, dwa. I ostatni. Strzał. Zabity. Udało nam się. Ło, to nas zabije? Nie. Amasz Zera, zabiłem to coś. Shai Huldun należy do mnie, więc... A gdzie echo obłokańczego rechotu? Głupi ma szczęście. No cóż, wcale nie. To była taktyka. I godziny walki. Dobra, klucz do kanałów. Pokonałem mi pierwszego strażnika. Okej, okay, i do kanałów. I fajne trupie czachy. Podobały mi się. Dobrze, myślę, że... Pójdziemy jeszcze do kanału. Szybko rozwaliliśmy w sumie tego strażnika. Damy radę. Gdzie były kanały? Na szczęście mamy notki. Tak, to były tutaj. Tu do kopalni, tu do kanału. Czyli musimy się wrócić. Mamy prawie 300 monet. Fajnie. Tu było do... ogrodu właśnie, a do kopalni jest niżej, znaczy do tego, do kanału. Dobra, idziemy do kanału. Zwiedzimy trochę ich, myślę. Co tu jest? Taki fajny posążek, który szczela. Dobra, nie. Jak my to mamy pokonać? Mogę to zaznaczyć? Mogę. To co, łukiem? Spróbujemy. Jak ma otwartego? Okej. Okay. Aha, to on trochę życia ma. Dobra, to co, to może spróbujmy naszej magii ognia. Jest. Włożysz. Pod szóstką. Jest. Jeszcze raz.
No i już prawie ten... Z wyzwy wielkanocnych posążek długo już nie pożyje. Jak idealnie otworzył. Paszczę. Dobra. I ostatni strzał. Jest. Pła. Jakiś mechanizm. O, dobra, kropka się przyda. A tu co jest? A pamiętacie? Te szaty przychodzą po złoto. Myślicie, że przyjdzie? Jest! Ej, nie ma! Nie mogę wejść na górę. Ej, to było oszustwo. Tak się nie bawię. Tak się nie robi. Dobra, tu już jest zejście na dół. Kradli mi drabinę. Dobra. Idziemy zobaczyć, co jest w tej skrzyni. Złoto. A tutaj? O, nasz przyjaciel duch. Witam cię ponownie, młody podróżniku. Tuszę, że znalazłeś odpowiedź, której szukałeś. Cześć. Jeszcze tu jesteś? Myślałem, że przeniosłeś się już w zaświaty. Chciałem ci podziękować za to, co dla mnie zrobiłeś. Zanim odejdę na zawsze. Niestety, gdy poległem, jeden ze sługusów Harakona zabrał mi pierścień, który był w mojej rodzinie od pokoleń. Ten pokój wydaje się być pusty, lecz wyraźnie wyczuwam obecność pierścienia. Musi być gdzieś tutaj. Prawdopodobnie jest jakoś ukryty. Jeśli go znajdziesz, oferuję ci go w prezencie. Zobaczę, co da się zrobić. Dobra, to co, pomożemy mu? Oczywiście, jakoś tego ducha polubiłem. Tylko jak on jest ukryty? Nie wiem. W ścianach. Ściana. A, patrzcie, da się niszczyć ścianę, coś tak czułem. Dobra. To idziemy. Nie ma tutaj żadnych tych latar. Latarni, to dobra. Latarni, pochodni do zaświecenia. Tu też nie ma. Tu? Nie. Nie. A może trzeba zniszczyć dwie ściany? Tej się nie da. Dobra, to idziemy na górę. Już nie pamiętam, czy tu byłem, czy nie. Ty? Też nie. Prawdopodobnie będzie na samej górze, nie? To... Nie. 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 O, zniszczona. Ło! O, znaleźliśmy. Pierścień. Jest. Mamy. Ciekawe, czy coś jest jeszcze w tych ścianach. Czy do znalezienia. To niszczyłem, tak. Dobra. Ja też poszedłbym na górę. Jest coś tutaj, czy nie? Może jeszcze jakieś inne skarby ukryli? Nie. Dobra. Gdzie były te... Gdzie była ta drabina? Tutaj. Mam pierścień. Mój pierścień. Minęło tyle lat, odkąd go widziałem. Jak mam ci go oddać? Jesteś tylko duchem. To nie będzie konieczne. Chcę, abyś go wziął na dowód mojej wdzięczności. Da ci błogosławieństwo życiowej energii. Wow, dzięki. Będę go nosił z dumą. A tak przy okazji, przypomniałeś już sobie, jak się nazywa? Jak się nazywałeś? Niestety, dalej nie pamiętam mego imienia. Muszę go poszukać, bo posiadanie imienia jest bardzo ważne w zaświatach. Powodzenia. Może się jeszcze zobaczymy. Polubiłem tego ducha. To jest tylko duchowa manifestacja podrządnego rabusia, który ośmielił się wejść do tej fortecy. Ale przyjazny. Przyjazna manifestacja. Dobra. O, więcej życia. Przyda nam się. I mamy drewno. Mogę je wyrzucić? Wyrzuć. Albo się przyda jeszcze. Nie wiem. Zostawmy. Dobra. To gdzie idziemy teraz? W lewo czy w dół? Jak to są kanały, to będziemy i tak musieli iść w dół, tak? To chodźmy w lewo.
Wow. Tego się nie spodziewałem. Jeszcze mnie zatruł. To co, łuk? Albo... ogień. Czy wy widzieliście to? Ja ci jeszcze tracę życie. Dziewiąteczkę. To co, to łukiem. O, to łukiem. Bez problemu. Załatwimy, a tu jeszcze jest nietoperz. Nie podchodzimy. Ja się tak nie bawię. Okej. Okay. I co, już po świecące kuleczka? Tak, teraz tylko jeszcze nietoperze. O, i muzyczka to wróciła. Sobie. Możesz. To był błąd, to był błąd. Znowu nie mam życia. 9. Jać. Nie spodziewałem się, że tak spadnę. Dobra. Zaświećmy jeszcze tu, tam ucieknie toperek. A znowu umieram. Wiecie co? Wróćmy. Się uleczyć. Ok, jestem z powrotem. Bach, jeszcze zabijemy tego nietoperza. Teraz możemy zeskoczyć. Nic nie ma tych... beczkach. Corki, coś się stało? Dobra. Zniszczmy tego. Ciekawe, czy za beczki też dostajemy doświadczenie. Dobra, tego się nie spodziewałem. No tak sobie przywaliłem w ścianę. Okej, 25 monet zawsze się przyda. Dobra. Aha, to jest taki... korytarzyk donikąd. A, to dobrze, żeśmy go... sobie odkryli. Już sobie nie będziemy zawracać nim głowy. Ciekawe, czy tu coś na dole jeszcze. Znaczy, jakbym tak ściany przy... Nie, dobra. Nie będziemy próbować. No... A, tu się już świeci. Dobra, to idziemy dalej. A to w takim razie... Nie. Teraz będę uderzał w każdą ścianę, jaką napotkam. Ja nie żartuję. Gdzie jesteśmy? O! Zera, mogę ci zadać pytanie? Możesz, ale nie oczekuj żadnej odpowiedzi. Chciałem zapytać o to, co mówiłeś wcześniej, że czyste duchy są posłuszne Harnakonowi. Wydaje mi się, że są jego więźniami. Więźniami? Masz na to jakieś dowody? Mówiłeś, że duchy są trzymane w sześcianach dla własnego bezpieczeństwa. Tak, to prawda. To powiedz, czemu są tutaj zamknięte zamiast cieszyć się życiem w nieśmiertelnym świecie? Chodzi o to, że nie wydaje mi się, żeby wybrały wieczne zamknięcie tutaj ponad wieczne życie na wolności w ich naturalnym środowisku. Dlaczego są... Dlatego sądzę, że są uwięzione. Chyba, sorry. Jak zwykle twoja ignorancja przesłania ci prawdziwy obraz rzeczy. Wielka wojna bogów ciągnęła się już setki lat. Wiele czystych duchów poległo na rozkaz bogów rywalizujących ze sobą. Te duchy przetrwały po schronieniu się w świecie materialnym, z dala od boskich niesnasek. Są jak uchodźcy? Tak, jeden z bogów stworzył te magiczne sześciany, aby chronić duchy do końca wojny, żeby potem mogły powrócić do swojego świata. Co jeśli ci wielcy bogowie dowiedzą się, że duchy są tutaj i po prostu zniszczą zamek zaraz razem z sześcianami?
Tak się nie stanie. Bogowie kontrolują plany materialne tylko za pomocą stworzeń ich posłusznych. Sami nie mogą w nich używać swojej mocy. Więc bogowie wysyłają tutaj swoich śmiałków, aby otwierali sześciany? Dokładnie. A co tym wszystkim robi Harnakon? Harnakon został wybrany, żeby ukryć czyste duchy i chronić to miejsce przed inwazją. Nieźle, pewnie jest bardzo potężny, skoro został wybrany przez Boga. Dzięki za odpowiedź, której nie chciałeś mi udzielić. Znowu te twoje nieczyste rozgrywki. No cóż, ciekawy... Au! Ciekawa hipoteza naszego bohatera, a my zdobyliśmy piąty poziom. Hahaha. I ten śmieszek. Dobra. Różdżka lodowych pocisków. Mogę jej użyć? Wymagają drugi poziom różdżki, czyli nie. Okej. Nie ty, ty. Ciebie do tego. Okej. To jest kolejne chyba jakieś przejście. Niszczymy? Nie. Niszczymy? Nie. Okej. Musiałem się wnić. Okej. Rubin. Tu jest pusto. Tu też. Okej. Gdzie ta droga prowadzi? Klucz do katakumb. Okej. To zaznaczmy sobie to na mapie. Okej. Jeden, drugi. Raz, dwa, byczynie. Okej. Okay. Zapaliśmy wszystkie pochodnie. Idziemy dalej. Nie ma mnie. Mieczyk. Okej. Okay. Pach. Jeszcze mogłem tam zlecieć w dół. Ciekawe. Tędy też dojdę tam. Możesz! Potrzebuję łuku. Nie ciebie! Łuk! Strzał. I uciekamy w górę. Strzał. Strzał. Uciekamy w górę. Ile ty masz życia? Płonę! Płonę, płonę, płonę! Ja płonę! Niech to już się przestanie. Jać. Jest. Nie. Nogi. Wiem, ile on ma życia. Ile tak można? A ogień coś na niego działa? Spróbujmy. No jasne. Bo go ogniem zabije. Jakiegoś ognistego strażnika. Dobra. Zapomniałem, że to niezwykła gra. To jest prawdziwy RPG. Dobra. Nie, nie, nie! Dobra, teraz umrę, szybko dziewiąteczka. Zdążę? Ostatniej chwili. Dobra. Ile on jeszcze ma życia? Nie, 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 przepij! No to już po mnie. Chyba, że zdążę. Nie zdążyłem. No okej, okay. Jeszcze raz. Światełko. Czego zabić? Albo idźmy w dół. Zobaczyć, co tutaj jest. Może da się to ominąć. Ciekawe, czy bym się nadział, jakbym spadł w dół. Albo go ominę.
Znaczy nie chcę ryzykować. Dobra. Pach. To co tam u was, nie? Słuchać. Ej, straszne. Tak trochę poskaczemy i poszczelamy. Coś czuję. Powiem wam szczerze, że fajnie się teraz nagrywa. To on nie widzi chyba Shadowplay, tak? To się... Nie pamiętam już nazwy. Używam, a nie pamiętam nazwy. To jest też piękne. Teraz mogę kilka filmów naraz nagrywać i potem je składać. Jeszcze nie składałem wcześniejszego, a... Ja już nagrywam kolejny. Mam tyle miejsca teraz na dysku, że jest fajnie. Zobaczymy, jak to się rozkręci. Zamierzam jeszcze... Jest, zabiliśmy go. Zamierzam jeszcze nagrać... Zacząć nagrywać gry strategiczne, ale w inny już sposób. Ale zobaczymy, jak kiedy to zacznę. Trochę jeszcze muszę się... muszę jeszcze trochę poćwiczyć. Tutaj grając i tak rozmawiając z wami, jeśli pozwolicie. I zacząłem kolejny projekt gry. Nie wiem, czy widzieliście na moim kanale kolejna lodowa różdżka. Czy widzieliście na moim kanale... jednak byśmy spadli z góry tutaj do tego. Czy widzieliście na moim kanale gry, które zachęcam, czyli Survival Island i... Może Magie Świąt już nie, ale jeszcze miała tam Potwory Madness. To fajne gry do... do zobaczenia, znaczy, na które zrobiłem. Możecie zobaczyć. No i zrobię kolejny projekt. Będę może robił filmy. Może nie jak tworzę, ale to, co stworzyłem, będę wam pokazywał od czasu do czasu, ale to też dopiero jest w fazie... Znaczy, scenariusz już wszystko mam, ułożesz z gry. Pójdźmy jednak w lewo. Ale... Podstawy najgorsze są, żeby zaprogramować. To trochę mi zajmie. A potem to już z górki, jak stworzę postać głównego bohatera, który będzie robotem, tyle wam zdradzę. I będzie można zacząć puszczać takie krótkie, nie wiem, ile będzie to trwało, 5-10 minut. Taki pokazowa część na moim kanale, gdzie będę pokazywał właśnie fragmenty stworzeń przeze mnie gry. Mechanizmów, jak to wygląda. Co to za kamienie? Które z nich wygląda jak rzeźbione? Dobra. Tu są jakieś propuchy. Zabijają językami. Dobra. Nie, nie. Łuk, tak, jasne, dubeczek. Ok, mam esencję. Czy nie ma tu? Nie ma. Tajnego przejścia. Dobra, tu też nie. A my odblokujemy sobie te przejście. I myślę, że na dzisiaj już to będzie wszystko. Ale jeszcze zaczynamy te drzwi, żeby nie zapomnieć potem. Dobra, nie, to jest coś dłuższe. Dobra, to zobaczymy następnym razem, myślę. Dobra. Następnym razem widzimy się w tych drzwiach. Więc do zobaczenia, do usłyszenia. Ja się z wami żegnam. Zostawcie po sobie komentarz i widzimy się w kolejnym odcinku. Na razie. Cześć.